Hej, hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku z This War of Mine. I mamy dzień 39 i powiem wam szczerze, że tak naprawdę nie mamy... Aha, 39 to trzeba byłoby coś zjeść. Halo, Bruno, gdzie ty tutaj lecisz? Bardzo cię proszę o to, żebyś tutaj podszedł. I teraz tak, proszę cię o to, żebyś upichcił jakieś tam cztery... rzeczy. Teraz tak, ty sobie zejdź na dół. Weźmiesz to, chociaż mogłem wziąć kogoś innego. Zaraz tutaj wszystkimi naszymi bohaterami sobie zjemy coś. I tak, to co chciałem wam powiedzieć. Już nie mamy dużo czasu do końca. Nie zostało dużo czasu do końca wojny, bo to jest okres około 42, 3, 4, 5 max dnia. Więc jest strasznie, strasznie blisko. Weźmy, zjedzmy sobie jeszcze to. Arika, Emilia, Roman. Dobra. I Arika, może by tak było fajnie. Zagrajmy sobie coś tutaj. O, właśnie. Nie chcę nic mówić, ale nic nie słyszę. Halo, halo. Albo brzdęgoli sobie bardzo, bardzo cicho, albo ja nic nie słyszę. Bez kitu. Dobra, dajmy jeszcze trochę wyżej, ale... ale chyba to nic nie zmieni. Chyba to nic nie zmieni. Dobra, nikt do nas nie przyszedł. Nie ma co tak naprawdę tutaj marudzić. Nie ma co. Trzymać się tego dnia. Skończmy ten dzień. O właśnie, zrobiły nam się owocki gdzieś tam na końcu. I tutaj jest, kurde, słuchajcie. Tak, w garażu byliśmy. Tam jest ten ojciec z synem. Niewielka kamienica została splądrowana na 100%. Ostrzelona szkoła to samo. Rudera, tam bezdomni. Ostrzelony domek, byliśmy... ale coś tam jeszcze zostało, widzę. Ruiny willi, też 100%. Kościół. Tutaj sprawdziliśmy połówkę, wreszcie mieszka ksiądz z jakimiś tam wiernymi. Posterunek wojska na 100% prawie. Szpital miejski, no w szpitalu nie będziemy... okradać. Plac budowy, wszystko praktycznie. Główny plac, tam możemy się zakraść do tego drugiego budynku, za placem. Zaciszny dom, no możemy pogadać ze staruszkami, tak? Supermarket sprawdzony, hotel. Hotel i bliźniak tak naprawdę zostaje. Hotel i bliźniak, no ale co nam to da? Co nam to da? Nic nam to nie da. Dobra, ale weźmy sobie to w ten sposób, że zostawimy sobie tak na czujce kobiety. Romanem sobie pójdziemy szukać zapasów do bliźniaka. Niebezpieczeństwo niby. Niebezpieczeństwo. No dobra, jakbym się tutaj jakoś zabezpieczył przed tym niebezpieczeństwem, jak to mówią. Czekajcie, włączę sobie tylko jeszcze coś na słuchawkach. Powinien troszeczkę lepiej słyszeć, ale teraz siebie mniej słyszę. Jakbym był głuchy na jedno ucho. No, wycisza mi jedno. A, dobra, mniejsza. Lecimy, dobra. Weźmiemy sobie to. Mam nadzieję, że jakoś nam pomoże. A tutaj z kolei co znajdziemy? Czy ja mogę kogoś tutaj powybijać? Czy w łazience są jakieś leki? No, kurde, w sumie to nie wiem. Aha, i tutaj można przepiłować. Dobra, czyli potrzebujemy piłę i pokaż się. Muszę odpocząć. Ej, komu mówiła, że pokaż się? Komu mówiła, pokaż się? Dobra, ktoś polazł na górę. Tutaj mam kolejną i tu stała babka z bronią.
nie jest zamknięte. Trochę ich tutaj opędzlujemy. Dobra, weźmy co to. Własność prywatna. Niby własność prywatna, ale jednak możemy tutaj sobie jakoś skorzystać z tego. Tylko kurde, problem jest ten, że ta babka z bronią mogłaby nam tutaj mocno namieszać. Nie, Bożena, nie wierzę w to. Bożena. Ej, dobra, w sumie zabiłem Bożenę. I teraz może być dość problematyczne to, że... Kurde. Trochę to zmaściłem z tego względu, że teraz nasi ludzie, nasi bohaterowie mogą być przez to bardzo, bardzo smutni. Ale to była jedyna osoba tak naprawdę, która miała tutaj broń, chyba. Zamknę to tutaj. Nie będziemy zabijać nikogo więcej. O, panie. Czy ona... Wiem tyle tylko, że ona by do nas strzelała, jak tylko byśmy się pokazali jej. Więc... No nie wiem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie jest dobry pomysł. W każdym razie spadam stąd. Idę stąd, dlatego że zobaczymy sobie... Czy nasi bohaterowie teraz będą mieli wyrzuty sumienia za to, że no zabiłem tam kogoś? A dokładnie rzecz ujmując, Bożenę. Dzień 40. A dnia 40 stało się co? Dziś w nocy mi się poszczęściło, spójrzcie tylko co tu mam. No w sumie tak naprawdę... Odpędziliśmy zmęczony. Aha, czyli nie jesteśmy... Czy możemy sobie poradzić bez krzywdzenia innych? Czy nie możemy sobie poradzić bez krzywdzenia innych? No oczywiście, że możemy. Roman kogoś zabił. Jak mogliśmy do tego dopuścić? Czy nie cofniemy się przed niczym, żeby przeżyć? Szczerze? Jeśli musimy użyć siły, by zdobyć zapasy, trudno. Dobrze, że Roman zabił, a nie jego zabili. Potrzebujemy go. Tak załatwić tych bandytów. Roman to twardy gość. A rzeczywistość bywa brutalna. Jeśli mamy przetrwać, to musimy być brutalni. Jeśli Roman kogoś zabił, to pewnie nie było innego wyjścia. No pewnie tak. Zrobiłem co było konieczne. Liczy się tylko, że udało się nam zdobyć zapasy. Na wojnie obowiązuje prawo dżungli. Zabijesz albo ciebie zabiją. Innej opcji nie ma. Gdybym tego nie zrobił, zrobiłby to ktoś inny. Jeszcze się trzęsę. Cudem udało mi się ujść z życiem. Kurde, bo to jest tak. W tym momencie podejmuję zawsze na końcu takiego This War of Mine, podejmuje człowiek takie decyzje, które, no, których by pewnie nie podjął kiedyś, jakby tam gdzieś, nie wiem, wiecie, był w rzeczywistości. No, gdzie by mi przyszło do głowy, żeby okradać czy zabijać ludzi, gdzie tak naprawdę tego nie potrzebuję. Bo teraz mógłbym tak naprawdę klikać koniec dnia i zakończyć tą serię tak naprawdę. I chyba coś mi się zdaje, że w tym odcinku to zrobimy. No, ale jakbym zaczął ten odcinek klikając koniec dnia, no to tak naprawdę zeszłoby 5 minut, nie? No ale chyba coś mi się zdaje, że będzie to na pewno krótszy odcinek. Nie wiem, czy pójdziemy jeszcze gdzieś ryzykować. Ewentualnie pójdziemy jeszcze raz do tego miejsca, w którym byliśmy przed chwilą. Tylko w tym razem bez niczego, ewentualnie weźmiemy sobie... No właśnie, zrobimy sobie piłę i tam czegoś poszukamy, zobaczymy jak ta lokacja wygląda. Nie chcę iść do dziadków, znaczy do tych starszych ludzi. Nie chcę iść do nich, dlatego że mi ich naprawdę szkoda. O, ach, to przylas. A zaraz, ja mam chyba filtr. Potrzebujemy pomocy, no dobra, no to zaraz wam pomogę, tylko jeszcze tutaj coś porobię. I sprawdzę jeszcze radio. Sprawdzę radio i to będzie chyba na tyle. Trochę też mamy tych części elektronicznych ostatnio mi się gdzieś tam poszczęściło i znalazłem. Można by było coś ulepszyć, ale jak widzicie niektóre z tych rzeczy są nam zbędne, chyba że nie wiem, na jakoś bardzo, bardzo trudnym poziomie poziomie. Niskich temperatur na nadchodzących dniach. Jeden z naszych słuchaczy zasugerował, że nie ma nic lepszego niż grzane wino, gdy za oknem ziąb. No to zdrówko.
Zdrówko, ale ja nie piję. Muzyka klasyczna. Bandycy szabrowników grasują po mieście i co noc napadają na domy mieszkańców. Zalecamy czujność. Okej. Dobra, no to niech będzie ta czujność, ja tymczasem sobie okaż serce. Kim ty jesteś i czego ode mnie chcesz? No otwórz drzwi. Witam sąsiadów, no witam. Co ode mnie chcesz? Czego chcesz, tak? Mam ci coś dać? Dzień dobry, mieszkam niedaleko i zauważyłem, że zajęliście ten opuszczony budynek. Przychodzę z wieściami. Wczorajszej nocy zrzucono pomoc humanitarną. Większość zasobników zarekwirowali rebelianci, a pominęli jeden. Wylądował na terenie niekontrolowanym przez żadną ze stron, więc może tam być niebezpiecznie, ale myślę, że pod osłoną nocy powinno nam się udać do niego dotrzeć. Pokażę ci, gdzie jest, jeśli pomożesz mi przetransportować zapasy. Umowa stoi? Okej. Myślę, że to nie jest głupi pomysł, proszę bardzo. Możemy tam posłać Bruno z nimi. No i co? No i nic więcej tutaj nie możemy zrobić, dlatego weźmy... Aha, nie, zaraz, bo tak, zmęczony. O! Ej. A nie, dobra. Tak, wszyscy wypoczęli? No akurat. Akurat nie. Roman, kochany, prosiłbym cię o to, żebyś zrobił może piłę. Piła by się przydała, jestem głodny. Spokojnie. Piła się przyda, wezmę ją teraz na tą akcję. Wezmę również łom. Jakby trzeba było się włamać do jakiejś skrytki, do jakiejś zamkniętego na klucz pomieszczenia. Koniec dnia. Dobra, nie ma chyba tu już nic. Chociaż mówili o tam chłodniejszych nocach, to kurde, mogłem napalić w piecu, no ale niech będzie. Dobra, bliźniak. I weźmiemy sobie piłę i weźmiemy sobie łom. Szukaj zapasów. Mam nadzieję, że tam reszta, to były chyba dwie kobiety dodatkowo, nie zrobią mi tutaj żadnej krzywdy. Ciekawe, czy one jeszcze będą, bo ja tutaj zabiłem ich. Coś ty za jeden. Co do? Iwana, schowaj się! Iwana, schowaj się! A Iwana w ogóle ma gdzieś, nie? Zaraz, może Iwana w ogóle poszła, wiecie, po broń. To by była gorsza opcja. To by była gorsza opcja, jakby Iwana poszła po broń. Ale nie, one chyba polazły. O, tutaj można... A po co miałbym tutaj rozwalać tą kratę? Totalnie nie rozumiem. O, błyskotki. Sprzedamy sobie to. Pomocy. Aha, i będzie tak przede mną uciekać. Dobra, no to uciekajcie. Ja przynajmniej nie będę was tutaj gonił. Nie mam zamiaru was zabijać, a zwłaszcza osoby, które są jakoś tam totalnie bezbronne. Tą kawę sobie zostawmy, te listki sobie zostawmy. Weźmy sobie zamiast to i to. I tutaj jeszcze jest gdzieś coś, gdzie możemy się włamać. No zobaczymy. Użymy... Ole, ten łom, kurde, robi hałasu. Straszne. Okej, sprawdźmy, co w środku. Skręt, książki, amunicja. Amunicji mamy sporo. Ale konserw również. Dobra, to zróbmy to... Albo nie, zróbmy... Chociaż... No. Let it be. Zobaczmy, co mamy tutaj na górze. Jeszcze coś tu jest. Zauważyliście, że tutaj bardzo mało teraz jest tych drobiazgów, drewna i tak dalej. A propos drobiazgów. To jakieś nam tutaj rzuciło. Dobra, spadamy stąd, bo i tak mamy pełny plecak, już nie będziemy tutaj kombinować. Spadamy. Jak nie wiesz, dotrzeć jak na ten teren, jak byłeś tam przed chwilą do wyjścia. Zobaczymy, czy Bruno wrzucił, czy wszyscy nie będą mi za złe tego, że okradamy jakieś niewinne kobiety. Tego bym oczywiście nie zrobił, ale jak już wspominałem, sprawdzamy sobie co, gdzie i jak. No bo... Pewnie bym się wyklikał w ciągu 10 minut do końca wojny. Zaatakowano nas. O, Bruno przyniósł trochę zapasów zasobnika pomocy humanitarnej. Fajnie. Amunicja, którą użyliśmy, żeby odpędzić ludzi, to jest super. Dobra, to jest, widzę, że... Ej, smutny! Dlaczego jest...
Dlaczego Bruno jest smutny? Come on. Bruno. Bruno. Dlaczego jesteś smutny? Dlaczego? Ej, 41 dzień, wypadałoby coś zjeść. Trzeba nakarmić naszych nicponi. Czemu on jest smutny? Nie ma żadnej informacji w ogóle o tym, że... Kurde, może nie powinienem jego tam wysyłać. Nie wiem, mam nadzieję, że on teraz nie zrobi nam nic głupiego zaraz przed końcem wojny. Oby. W ogóle ile mamy żarcia, ile mamy wszystkiego, to jest... Głowa mała. Nawet nie chce mi się teraz robić tego żarcia z warzyw. Możemy sobie zjeść konserwy po prostu. Wyjdzie na to samo praktycznie. Weźmy sobie, zjedzmy tą konserwę. Okej, pożywne, spoko. Teraz tak. Ktoś czeka pod drzwiami, no cześć. Co ty byś od nas chciał? Czy warzywka nadal są w cenie? Zaraz, Bruno to jest palacz, nie? A może bym, kurde, dla palacza coś zrobił? No siemka, co ty masz dla mnie, co... W ogóle tak naprawdę ja nic od ciebie nie potrzebuję, bo ja mam wszystko. Dobra, wiem co od ciebie wezmę. Dawaj te skręty, nie będę musiał robić przynajmniej. Wodę możemy wziąć, filtry, amunicję. Chyba sobie żartujesz, nic z tego, musisz się bardziej postarać. Świetnie umowa stoi. Dobra, niech będzie trudno, spadaj. Spadaj ziomuś, już tutaj nic od ciebie nie potrzebuję. Dobra, koniec dnia. Sobie wypoczęli wszyscy. Smutny i głodny jest Bruno. Ej, może zróbmy tak, że tych dwóch zostawmy śpiących w łóżku, a tych weźmiemy na czujkę i zostaniemy tej nocy w domu. Co wy na to? Myślę, że tak możemy sobie troszeczkę skrócić te... to balangowanie w nocy, tak naprawdę niepotrzebne. Znowu nas zaatakowano, no serio. Ile one tej amunicji jeszcze? O panie, mogą nas tak atakować ile chcą. Smutny i bardzo głodny, tak. O kurde. Zapomniałem ich nakarmić poprzedniej nocy. Zapomniałem ich nakarmić. Dobra, to może tak, Bruno. Weź tutaj podejdź. I upichć coś, jeżeli jesteś w stanie. Zróbmy sobie coś tam do jedzenia. Dlaczego on jest smutny? Kurde, mamy papierosy, nie? Czy już nie mamy? Czy już wszystko wypalili? Wyfajali, kurde, wszystko w frajerze, no. Znaczy, przepraszam, moi kochani bohaterowie. Wszystko wypalili, no ja nie mogę. Dobra, no to ty jak tutaj stoisz, to może iść podejść, zobacz tutaj, czy możesz zrobić ten... tu zobacz. A Arika... Wrzuć tam jakiś filtr. No i zrób trochę skrętów. Nie wiem, ile tych skrętów mogę. Tyle mogę zrobić? Dobra, to... Aha, no tak, a drobiazgów nie wziąłem od tego ziomusia. Ajajajaj. Dobra, no to zjedzmy to. Mam nadzieję, że ten status bardzo głodnego nam zniknie. Zróbmy oczywiście też wody trochę. Wiesz co, Arika? A jakbyś tak odeszł... A, nie mogę teraz zmienić, bo kurde mógłbym... Jesteś jeszcze głodny, to dojedz sobie konserwą. Dojedz sobie konserwą, będziesz na styk. Okej. Ty też jesteś głodna, no to też sobie zjedz. Ty jesteś głodny, to sobie zjedz. Bardzo głodny i zmęczony. Wszyscy tutaj są palaczami w ogóle. Ty już nie jesteś głodna. Ty jesteś smutny, ziomuś, to się połóż. Nie jestem zmęczony, no to trudno. I jeszcze jesteś głodny, no to zjedz sobie to. Jesteś zmęczony, to się połóż. Arika. Bruno nie jest zmęczony, Roman się kładzie. Dobra, to weźmy tak. Ty podejdź tutaj. Jak Bruno, ty nie chcesz nic robić, to weź, że tutaj się zajmij tymi papierosami. Bo jak chcecie palić, to sobie zróbcie te papierosy, skubańce.
cyk. I cyk, i położymy się do łuzia. I będą wszyscy cacy, tak mam przynajmniej taką nadzieję. Trochę się teraz zmieniła nasze jedzenie, dlatego że ja nie będę musiał jeść teraz w dniach nieparzystych, a w dniach parzystych będę jadł. Okej, okay. Koniec dnia. Nie zdążę chyba zrobić wszystkich tych... I co? I zostawiamy Bruna w łóżku. Kogo jeszcze możemy zostawić w łóżku? Arikę zostawmy w łóżku, Bruna w łóżku, ty czuwaj i ty czuwaj. I sobie znowu zostaniemy w nocy. Bo już tylko to takie, wiecie, na siłę by było chodzenie gdzieś, zdobywanie tego jedzenia i wszystkich zapasów, co nam tak naprawdę... O, ktoś tutaj się Ej, niby się pokłócili, ale z tego co widzę, to tak naprawdę... To tak naprawdę nic się nie stało. No to ciekawe. Super. No i... Wyszło tak naprawdę wszystko na plus. Tak mi się wydaje. Nikogo nie okradliśmy niepotrzebnie. Nikomu nie zabraliśmy życia. Mamy wszystko, czego potrzebujemy do przetrwania wojny. Okej. Nie wiem, czy są stworzone te papierosy? Są stworzone te papierosy i oni palą, kurde, w zastraszającym tempie. Można powiedzieć. Naprawdę. Dobra, koniec dnia, oczywiście weźmy jeszcze raz. O, bo jeżynki się zrobiły, czy tam warzywka. Teraz ty śpisz, ty czuwasz, a ty śpisz. Może tak być? Tak, zostań. Dzień 404. Ej, właśnie, teraz musimy chyba coś zjeść, nie? Zaatakowano nas, super. Głodna, zmęczona... Może nie będę robił jedzenia... A po prostu zjem te konserwy, bo się nie opłaca tracić czasu na to, żeby... robić jedzenie. Dobra, Bruno też zjedz konserwę. Ty jesteś prawniczka, dobra. Na górę. Ty na dół. Też coś jest. O! I ty jesteś zmęczony, tak? Dobra. Tutaj sobie zostawmy warzywka. Ty jeszcze jesteś głodna. Okej. I koniec dnia. Mam nadzieję, że tej nocy już będzie koniec wojny, znaczy tego dnia będzie koniec wojny. Czuwaj, czuwaj. I w łóżku zostań. Zduszenie przestępczości, no, dzień 45. Arika zaczyna się kiepsko czuć. No to proszę bardzo, bierzesz sobie tutaj leki. I jest wszystko w porządku. Ty jesteś zmęczona, to się połóż. Ty jesteś zmęczony, to się połóż. Wy jesteście... Aha, uła! Trochę problem jest, jeżeli spojrzymy na termometr. Napalmy sobie tutaj w piecu. Ej, bo w sumie poniekąd jakby popatrzeć, to ja nie mam czym palić teraz, bo wszystkie drobiazgi wydałem. Bierze leki, głodna... Zmęczony. Okej, okay, dobra. Koniec dnia. Wojna dobiegła końca i o to właśnie chodziło. We made it. Udało się ci się przetrwać. Co udało nam się osiągnąć? Dziewczyna w niebezpieczeństwie. Ramon uratował dziewczynę z rąk pijanego żołnierza. Dzień czwarty, ofiara snajpera. Snajper postrzelił brata naszego sąsiada. Arika pomogła przenieść go w bezpieczne miejsce. Dzień czternasty, sąsiedzi w potrzebie. Nasi mili sąsiedzi poprosili nas o pomoc w umocnieniu ich schronienia. Z przyjemnością im pomogliśmy.
Dzień 16. Niełatwa decyzja. Roman zabrał komuś zapasy. Dzień 18. Okrutne morderstwo. Roman zamordował kilka osób. No, wtedy mieliśmy problem, pamiętacie? Dzień 19. Okrutne morderstwo. Arika zamordowała kilka osób. Kurde, hej, powoli się to zaczyna robić takie niemiłe, nie? Dzień 24. Wołanie o pomoc. Nasza sąsiadka nie czuła się bezpiecznie i poprosiła nas o pomoc w zabiciu okien deskami. Pomogliśmy jej. Dzień 28. Brutalne starcie. Roman zabił kilku żołnierzy. No, nie kilku. Dzień 29. Pogrzebani żywcem. Pocisk trafił w pobliską kamienicę. Część mieszkańców została uwięziona pod gruzami. Bruno pomógł ich wyciągnąć. Dzień 35. Rozpaczliwa prośba o ochronę. Przestraszona sąsiadka poprosiła nas, byśmy uchronili ją przed bandytami. Roman zgodził się jej pomóc. Zawieszenie broni dnia 45. W końcu doczekaliśmy się zawieszenia broni w walki. Bogoren ustały. Ci, którzy przetrwali wojnę, nigdy nie zapomną tego, przez co przeszli. Arika przeżyła wojnę, pozostała jednak nieufna wobec innych. Okropności, jakich była świadkiem, sprawiły, że ciężko było jej się z kimkolwiek zaprzyjaźnić. Obwiniała się... Obawiała się założyć rodzinę, gdyż nie wierzyła, że może być dobrym rodzicem. Po wojnie Emilia objęła funkcję prokuratora Pogoren. Wykorzystała swą wiedzę z zakresu prawa, sądząc zbrodniarzy wojennych. Nigdy się nie dowiedziała, kim byli mordercy jej rodziny, ale w głębi duszy ma nadzieję, że spotka ich zasłużona kara. Gdy ogłoszono zawieszenie broni, Bruno wyruszył szukać swojej przyjaciółki. W jej dzielnicy toczyły się wyjątkowo ciężkie walki i większość domów obrócono w ruinę. Dziewczyna ukryła się jednak w piwnicy. Mimo wszystko przetrwała wojnę i bardzo się cieszyła, że Bruno także przeżył. Przyjaźnią się do dziś. Po wojnie Roman odnalazł dawnych kolegów z wojska. Ulżyło mu, gdy się dowiedział, że większość z nich podziwiała go za odwagę, jakiej wymagało podjęcie tak trudnej decyzji. Powrócił do swojej dzielnicy i zaczął działać na rzecz odbudowy. I to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten sezon This War of Mine. Być może wrócimy z kolejnym, jeżeli będą poczynione jakieś konkretne zmiany w tej grze. Na razie zbliżają się inne gry i tą chciałem dokończyć i faktycznie zakończyliśmy ją. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i za to, że byliście ze mną podczas tego let's playa, podczas tego sezonu. No i zapraszam na inne materiały tak naprawdę, bo teraz będzie trochę innych premier i trzeba zrobić na nie miejsce, więc This War of Mine, kolejny sezon mamy zakończony. Dzięki jeszcze raz, zostawcie łapę w górę, jeżeli się podobało, zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. Trzymajcie się, do usłyszenia, pa pa.